dworcu kolei podmiejskiej w Warszawie rozpoczęto oględziny o godzinie 8:32. To się kurwa tak trzęsiesz? Jak pan myśli, co się dzieje z takimi dziećmi po śmierci? Pewnie nic. To jest dokładnie tak. Komedia czarna kręcona jako poważny dramat. Więc jakby same sprzeczności. Myśmy to kręcili na zasadzie, że kompletnie na serio i wiedząc, mając nadzieję, że gdzieś wyjdą z tego jakieś śmieszne elementy. Olga, jest zajęcie, już zaczynam, chodź. Nie wyjdzie stąd, póki nie zje. No jedz, kurwa, bym się jarać chce. Ja wiedziałam, czego oczekiwać od Justyny Suwały i powiem tak, że jak gdyby to pod nią dostosowywałam pomysły na postać Olgi, a z kolei resztę postaci napisałam pod aktorów, czyli wiedząc, co Gajos może mi zagrać, wiedząc, co Maja, napisałam już to po nich. Natomiast z tą postacią Olgi, ona była otwarta i dopiero została dostosowana do znalezionej dziewczyny, czyli taka praca właśnie bardziej dokumentalna. No ale w ogóle te nasze filmy są blisko dokumentu. My staramy się zawsze filmować ten świat w taki sposób, żeby on był jak najbardziej surowy. To, co dostałem w formie scenariusza Młode Ciało od Małgosi Michała, niezwykle mnie zainteresowało i dało mi poczucie, że nie marzę w tym samym miejscu. Że się coś ze mną dzieje, że nagle zaczynam myśleć na innym poziomie. To zawsze jest bardzo frapujące. No i za to jestem wdzięczny. Zostałem! Prosiłbym, żeby Ola została u państwa, dopóki się całkiem nie wyleczy. To jest taki facet, którego się nie zauważa na ulicy. Dopiero potem, jak się przyjrzy, to się dowie, że to jest prokurator jakiś najniższego szczebla, że jakąś straszną robotę wykonuje, że codziennie ogląda nieboszczyków, szczątki ludzkie i że to musi wpływać na jego stan ducha i może nawet i na światopogląd. Bo on deklaruje w jednej z krótkich scen z młodym swoim asystentem, że on nie wierzy w żadne istnienia poza, a co ja ci mam powiedzieć, chyba z takim dzieckiem nic się nie dzieje. No, ale też nie unikaliśmy takiego znaku zapytania, który by mówił, a czy to aby prawda cała o panu prokuratorze, bo jak on się na przykład w nocy, nie mogąc spać, wypije setkę ginu czy tam ile, to jestem przekonany, że dopadają go różne myśli. Ona prosiła mnie o pomoc w kontakcie z panem. Wieczorem dostałam przekaz. Przekaz? Tak. Pan pewnie w to nie wierzy. Szczerze mówiąc, nie. Co to jest według pani? O tym wiedziała tylko moja żona i ja. Wszystkich jak gdyby w ogóle myków filmowych w stylu tu wchodzi muzyczka dla pokreślenia nastroju, a tutaj robimy dojazd kamery, a tutaj robimy ładne światło, no to wszystko to zostało wyrzucone z tego filmu. Tak samo jak makijaż, ani jedna osoba nie ma make-upu w tym filmie. Ja się po tym filmie zaczęłam zastanawiać, czemu w polskich filmach wszyscy w takim full make-upie grają. Jak fajnie jest, jak skóra żyje, widać jej pory, widać jak ktoś wygląda naprawdę. Myśmy sobie z Egbertem powiedzieli przed zdjęciami, że moglibyśmy takie odium pewnego patosu i takiego przesłania moralnego w tym naszym filmie zdjąć i jak gdyby zrobić to w takim krzywym zwierciadle ironicznie, co nazwaliśmy między sobą dla Hecy taką dekonstrukcją Kieślowskiego, który gdzieś staruszka wrzuca butelkę i muzyka gra i tak dalej. No to u nas staruszka jest oblana wodą, a z tego śmieje się Gajos, tak? Czyli jak gdyby odzieranie z patosu i nieumoralnianie. Natomiast na pewno no, Kieślowski jest autorem świetnych filmów, zwłaszcza Dekalo, krótki film o miłości, krótki film o zabijaniu, więc jeżeli do czegoś pijemy, no to tylko do pewnych fragmentów trylogii. Co chciałabyś powiedzieć ojcu? Że nie mogę na ciebie patrzeć. Nie rób sobie, zajmuj to. Chciałabym mu jebnąć. Niech się pani nie wtrąca, dobrze? Za to, że mama umarła. Nie mam fizyki. Intuicja jest jakby jednym z narzędzi moich, z których korzystam, że staram się korzystać z nich świadomie. Bo sama intuicja może nas zaprowadzić w jakimś kierunku, który będzie kontent, z którego nie będziemy mogli wyjść. Więc staram się korzystać z tej intuicji, ale jednocześnie przerabiać ją na coś bardzo zrozumiałego, przynajmniej dla mnie.
żadne działanie, myślę, w moim zawodzie, w naszym zawodzie, tak, film, teatr, nie może się obyć bez działania intuicyjnego. Także tam było bardzo dużo tej intuicji, myślę, działań intuicyjnych przed rozpoczęciem, przed uruchomieniem kamery. Myśmy bardzo dużo rozmawiali, ja mówię tu na konferencji prasowej, bez przerwy rozmawialiśmy, rozbudzaliśmy sobie jakiś obraz, który, i to jest rodzaj też intuicji, który przywołuje, jak ducha przywołuje, jakąś postać jej zachowania. No, na tym bazowaliśmy, no ale w końcu z tą intuicją trzeba było kończyć, bo zaczyna się, gdzie postawić szyny, na jakiej wysokości ma stać kamera, czy ma jechać, czy ma stać, gdzie jest punkt dla ostrości i tak dalej, więc tu się już intuicja kończy. Wie pan, że często nasi zmarli bliscy biorą na siebie zadanie, żebyśmy my tutaj mogli przejść przemianę duchową? Ola, bardzo długo się zastanawiałam, czy ci to powiedzieć, ale twoja mama chce się z tobą spotkać. Czułam bardzo silne wibracje ze strony zmarłej osoby. Trumna w wodzie stoi. Rury wywaliły w tym miejscu i podmyło to wszystko. Trumny się pomieszały, ale... To są buty mojej żony. Uwielbiam Warszawę, tylko ja nie portretowałam hipsterskiej Warszawy, czy jak tam sobie ją nazwiemy, ani, wiesz, imprez nad Wisłą na wiosnę i hipsterskich lokali albo bourgeois posz lokali, tylko chciałam portretować tą Warszawę, która jest wszędzie, w tramwaju, za rogiem, taką właśnie zamrożoną, taką, która kompletnie nie przystaje do tych wszystkich modnych piekarni i tak dalej. I to mi się wydawało super ciekawe. Także chciałam pokazać taką Polskę, która też gdzieś jest, a celowo zrezygnowałam z tej wokół Placu Zbawiciela. Nasi bliscy zmarli są przy nas. I wiesz w to. Nie trzeba być ekspertem, żeby powiedzieć, że jeżeli się dostaje, polski film dostaje Oscara, jeżeli drugi polski film na bardzo poważnym festiwalu dostaje Niedźwiedzia, to znaczy, że coś się rusza i to w dobrym kierunku, oby tak dalej.